Państwa, jest poniedziałek, 2 marca, minęła godzina 18. Nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dziś odbyło się posiedzenie Sejmu dotyczące przygotowania kraju na epidemię chińskiego koronawirusa. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał, że w Polsce nie ma potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem. Obecnie nie mamy pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa w Polsce. Hospitalizowanych jest 121 osób, 237 poddano kwarantannie domowej. Ponad 3600 jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Minister, mówiąc o wirusie, przyznał, że może się on utrzymywać poza organizmem człowieka nawet 9 dni. Jest to wirus podobny do innych wirusów korona. Co to oznacza? To oznacza, że na powierzchniach przeżywa od kilku minut do 9 dni. W związku z tym istnieje niewielkie ryzyko rozprzestrzeniania się na produktach, które są przekazywane dłużej niż tydzień. Szef resortu zdrowia zreferował dotychczasowe działania rządu i poinformował o stanie przygotowania służby zdrowia. Obecnie mamy 79 oddziałów, w których jest ponad 2900 łóżek zakaźnych i każdy taki szpital zgodnie z dyspozycją wojewody ma opracowane plany zwiększenia tych łóżek ponad dwukrotnie. W Ministerstwie Obrony Narodowej w podległych szpitalach jest kolejne blisko 80 łóżek szpitalnych i również możliwość zwiększenia tego stanu ponad dwukrotnie. Wszystkie szpitale otrzymały wytyczne, jak powinny postępować. I jest bieżące monitorowanie wojewodów dotyczące tego stanu. Została uruchomiona Agencja Rezerw Materiałowych i środki ochrony osobistej zostały rozdysponowane do szpitali, które zgłaszały niedobory. Laboratoria mogą w tej chwili wykonywać i mają maksymalną przepustowość ponad 1200 testów na dobę. Informacją o dobrym przygotowaniu zaprzecza historia pani Anny Skrotoszyna, która opisała postępowanie służby zdrowia po tym, jak zgłosiła się z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Kobieta miała silne objawy wskazujące na chorobę COVID-19. W ostatnim czasie była we Włoszech i w Kalifornii. Internista skierował ją na izbę przyjęć, nie do szpitala zakaźnego. Żaden szpital zakaźny nie chciał przyjąć pani Anny. Pan doktor obdzwonił kilkanaście szpitali zakaźnych, z którymi według procedury powinien się kontaktować. Żaden ze szpitali nie chciał mnie przyjąć. Jedyny argument, który usłyszałam, wylęganie wirusa to okres 14 dni. Ja wróciłam z Włoch 21 dni temu, a ja leżę. Bez pomocy i z lekarzami, którzy nie wiedzą, co robić, bo mają związane ręce przez procedury. Odbiliśmy się wszyscy od ściany. Personel szpitala w Krotoszynie pobrał próbki do badania i wysłał je do laboratorium w Warszawie. Jak mówi pani Anna, próbki przyjmowane są do godziny 15, a było już później, więc trzeba było czekać do następnego dnia. Drodzy Państwo, przebadanie próbek w Chinach trwa 3 godziny. W Polsce, ze względu na sprzęt, który posiadamy, trwa 6. Ale minęła środa. Wyniku brak. Minął czwartek, wyniku brak. Piątek? Nie. Dziś jest sobota. A ja jestem zamknięta w izolatce. Lekarz, który ma dyżur za dyżurem, który mam wrażenie, że jest tutaj non-stop. Ten lekarz dzwoni do Warszawy nie raz, nie dwa razy, ale paręnaście razy dziennie od środy. Wynik przyszedł już po publikacji nagrania, po 88 godzinach od pobrania materiału. Jest negatywny. Minister zdrowia Łukasz Szumowski skomentował sprawę w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej. Sytuacja jest dla wszystkich nowa i stresująca. Personel szpitala powinien wykazać się spokojem. Tymczasem mieliśmy chaos i niepokój, których ofiarą padła pacjentka. Do tego nigdy nie powinno dojść. Wystarczyło przestrzegać procedur wskazanych przez głównego inspektora sanitarnego. NFZ powołał już specjalny zespół monitorujący prawidłowość działań placówek opieki zdrowotnej przy podejrzeniu zarażenia koronawirusem.
Z naszych ustaleń wynika, że nie było ryzyka, że jest zarażona koronawirusem, więc powinien się nią zaopiekować personel szpitala w Krotoszynie, tak jak każdym chorym z infekcją, stwierdził minister. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, który wykonuje testy na koronawirusa, podał, że materiał do badań przyjmuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a czas na wykonanie badania to maksymalnie 18 godzin od dostarczenia materiału. Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała dziś, że uruchomiła kolejne laboratorium badające próbki na obecność koronawirusa. Laboratorium w Gdańsku już bada próbki w kierunku koronawirusa. To kolejne laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oprócz Olsztyna, Wrocławia, które bada próbki. Laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej dołączyły do Laboratorium Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Szpitala Zakaźnego, które dotychczas badały próbki. W najbliższym czasie diagnostykę w kierunku koronawirusa będzie wykonywać 11 laboratoriów, napisała Państwowa Inspekcja Sanitarna na Twitterze. Sejmowa Komisja Zdrowia omawiała dziś przedstawiony nagle rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Posłów z Komisji Zdrowia poinformowano o porannym posiedzeniu dopiero wczoraj po godzinie 22. Projekt liczy 38 stron. Są w nim niepokojące zapisy, m.in. mówiące o ustanowieniu czasowego ograniczenia działalności określonych przedsiębiorców i czasowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły. Projekt wprowadza także zmiany w istniejących ustawach, nie tylko na czas epidemii, m.in. w ustawie o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. Zmienia definicję zadań na rzecz obronności tak, by objęły nie tylko sytuacje wojny lub zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ale także sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego. Ustawa określa też uprawnienia pracodawców i pracowników, m.in. daje możliwość polecenia pracownikowi pracy zdalnej przez jakiś czas. Zapewnia rodzicom prawo do zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia przedszkola lub szkoły z powodu epidemii. Wprowadza nadzwyczajne procedury w działaniu i finansowaniu działań służby zdrowia związanych z epidemią. Daje też ministrowi edukacji możliwość czasowego ograniczenia lub zawieszenia działania szkół. Ustawa daje też możliwość przekazania 40 milionów złotych z dofinansowania ochotniczych straży pożarnych na finansowanie działań związanych z epidemią. W tej chwili trwają prace nad ustawą w Komisji Zdrowia. Według oficjalnych statystyk prawie 90 tysięcy osób z 72 państw zaraziło się do tej pory koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan. Zmarło 3069 osób, za wyleczone uznano ponad 45,5 tysiąca. Jednak w Chinach, a także w Japonii odnotowano przypadki, kiedy u osób uznanych za wyleczone ponownie odkrywano wirusa. Największym skupiskiem zdiagnozowanych zarażeń poza Chinami jest Korea Południowa. Tam stwierdzono już 4335 przypadków zachorowań, z czego prawie 600 w ciągu ostatniej doby. Zmarło 26 osób. We Włoszech zaraziło się już 1704 osoby, zmarło 41. W Iranie stwierdzono 1501 zarażeń, zmarło 66 osób. W Niemczech liczba osób zarażonych wzrosła do 150. Pierwsze przypadki wirusa od piątku zaobserwowano w Czechach, na Dominikanie, w Katarze, Ekwadorze, Meksyku, Islandii, Monako, Armenii, Irlandii, Luksemburgu, Walii, Andorze, Szkocji, Portugalii, Jordanii i Tunezji. W Czechach zarażenie wirusem stwierdzono u 3 osób, które niedawno wróciły z Włoch. Pierwsze ofiary śmiertelne pojawiły się w Australii i Tajlandii. W Stanach Zjednoczonych zmarły 2 osoby. Światowa Organizacja Zdrowia podniosła poziom stanu wyjątkowego na świecie związanego z koronawirusem do najwyższego. Dyrektor wykonawczy Programu Ratownictwa Medycznego Światowej Organizacji Zdrowia Mike Ryan powiedział: jesteśmy na najwyższym poziomie czujności lub oceny ryzyka rozprzestrzeniania się i wpływu koronawirusa. Jest to sprawdzian dla każdego rządu na naszej planecie. Obudźcie się, przygotujcie się, ten wirus może być już blisko i musicie być na to gotowi. Waszym obowiązkiem wobec obywateli, wobec świata jest być przygotowanym. Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock oświadczył, że Wielka Brytania zdaje sobie sprawę z tego, że być może będzie musiała zamykać całe miasta. Ma to wyraźnie ogromny, negatywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, ale na tym etapie nie wykluczamy żadnej możliwości. Musimy mieć pewność, że w razie konieczności mamy wszystkie dostępne narzędzia. Chcę zminimalizować zakłócenia społeczne i gospodarcze i na tym etapie wciąż mamy nadzieję, chociaż liczba chorych osób wszędzie indziej szybko rośnie, wciąż mamy nadzieję, że uda nam się uniknąć takiego wyniku.
W Korei Południowej władze Seulu złożyły pozew przeciw przywódcom grupy religijnej Shincheonji, od której zaczęła się epidemia koronawirusa w Korei. Przywódcy grupy oskarżani są o ukrywanie nazwisk osób, które niedługo po wybuchu epidemii w Chinach odwiedziły miasto Wuhan. Policja zatrzymała 12 osób, w tym założyciela grupy. Pierwszym przypadkiem zachorowania w wyniku wirusa była 61-letnia kobieta, członkini grupy religijnej Shincheonji. Początkowo odmawiała ona poddania się badaniom. Ostatnia grupa przebywająca na statku wycieczkowym Diamond Princess poddanym kwarantannie w porcie Yokohama zeszła w niedzielę na ląd. 130 członków załogi, którzy zostali przebadani i nie stwierdzono u nich obecności koronawirusa, zostało poddanych dwutygodniowej kwarantannie. Po tym okresie będą mogli powrócić do domów. Obecność koronawirusa stwierdzono u około 700 z 3700 pasażerów i członków załogi statku. Tysiące migrantów na granicy turecko-greckiej. Wiceminister obrony Grecji Alkiviadis Stefanis poinformował stacji Sky TV, że w sobotę podjęto prawie 10 tysięcy prób przekroczenia granicy turecko-greckiej. Stefanis zapewnił, że wszystkie próby zostały udaremnione. W niedzielę grecka policja użyła gazu łzawiącego wobec migrantów, którzy próbowali przedrzeć się przez granicę i rzucali funkcjonariuszy kamieniami. Od niedzieli ponad 1000 migrantów dostało się łodziami na greckie wyspy Lesbos i Samos. Podczas prób forsowania granicy zginęły dwie osoby. Syryjski uchodźca zmarł od ran po interwencji Straży Granicznej, natomiast po wywróceniu się pontonu z migrantami w morzu utonęło dziecko. Greckie służby aresztowały 68 osób, które nielegalnie przedostały się do Grecji. Europejska Agencja Ochrony Granic Frontex podniosła wczoraj poziom alertu na granicy turecko-greckiej oraz wysłała na prośbę Grecji wsparcie w postaci dodatkowych funkcjonariuszy i sprzętu. Dziś władze Turcji opublikowały nagranie, na którym, jak twierdzą, grecka Straż Przybrzeżna zagradza drogę pontonowi z migrantami i oddaje w jego pobliże dwa strzały. Strażnicy odpychają też ponton od swojej łodzi. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis zwołał wczoraj posiedzenie Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Władze podjęły decyzję o podniesieniu ochrony granic do najwyższego poziomu. Nowa fala migrantów pojawiła się w Turcji na granicach z Unią Europejską, kiedy Ankara otworzyła swoje granice z Grecją i Bułgarią po ataku syryjskich rządowych wojsk w zeszły czwartek, w którym zginęło ponad 30 tureckich żołnierzy. Ankara chce w ten sposób wywrzeć presję na krajach Unii Europejskiej i NATO, aby te wsparły Turcję w konflikcie w Syrii. Zwycięstwo opozycji na Słowacji. Konserwatywna partia Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości wygrała sobotnie wybory parlamentarne na Słowacji. Według wyników opublikowanych w niedzielę rano partia zdobyła ponad 25% głosów. Porażkę w wyborach podniosła rządząca partia Kierunek Socjaldemokracja, która zdobyła 18% głosów. Trzecie miejsce i ponad 8% uzyskała partia Jesteśmy Rodziną. Niewiele mniejsze poparcie zdobyła prawicowa partia ludowa Nasza Słowacja. Piąte miejsce zdobyła liberalna partia Wolność i Solidarność. Szóste partia Na Rzecz Ludzi byłego prezydenta Słowacji Andreja Kiska. Według obserwatorów koalicja pod przewodnictwem zwycięskiej partii jest w stanie uzyskać większość konstytucyjną. Duży wpływ na słowackie wybory miał proces w sprawie zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Podczas procesu wyszły na jaw informacje o korupcji wśród polityków, sędziów i prokuratorów Słowacji. Zwycięstwo konserwatystów na Słowacji skomentował szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjártó, który napisał na Facebooku, że kraje Grupy Wyszehradzkiej w ostatnich latach wzmocniły się i stworzyły skuteczny sojusz w Unii Europejskiej. Dzięki jedności i rozsądnej polityce naszych rządów staliśmy się motorem wzrostu Europy, a przy tym zdołaliśmy się obronić i zachować nasze bezpieczeństwo. Jesteśmy gotowi do dalszego wzmocnienia współpracy Grupy Wyszehradzkiej, napisał minister Szijjártó. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
1. Witam ponownie, Mika Chojecka w programie Idź Pod Prąd. Dogrywka. W drugiej części programu redaktor Fałek odpowie na wasze pytania odnośnie sytuacji w Polsce i koronawirusa. Ale zanim to wszystko, przeniesiemy się w świat filmu i nie tylko. Ze mną Samuel Pawlas, autor filmów i chrześcijanin. A może powinnam przedstawić się w innej kolejności? No w innej kolejności na pewno ważniejsze priorytety były lepiej poukładane, ale występuję tutaj dzisiaj jako autor filmów. Witam cię serdecznie, dzięki, że przyniosłeś. Witam również. Że przyszedłeś do naszej telewizji. Samuel, zanim porozmawiam o twoich niesamowitych filmach, to chciałabym pokazać najnowszy twój krótki dokument o Nepalu, w którym przedstawiasz ten kraj, ale również jego ludzi i ich reakcje na dobrą nowinę. Także prosimy teraz film Samuel Pawlas, Podróż do Nepalu i wracamy za chwilę. W zeszłym roku miałem okazję wyjechać na podróż inną niż te, na których dotychczas byłem. Nepal. Pierwsze skojarzenia, jakie mogą nam się nasuwać, to chłód, śnieg i najwyższe szczyty świata. I słusznie, bo 80% powierzchni kraju pokrywają góry o średniej wysokości 6000 metrów. Jednak chciałbym opowiedzieć historię z innej perspektywy. Bo Nepal, który zobaczyłem, był kompletnie inny. Po 16 godzinach podróży docierasz na miejsce i już od tego momentu zderzasz się z rzeczywistością. Przylecieliśmy do Nepalu, jesteśmy na lotnisku. Pierwsze wrażenie jest takie, że ogólnie to wielki chaos. Lądujesz w Katmandu, odbierasz bagaż i podróży ciąg dalszy. Towarzyszy ci jedna myśl, zaraz zginę w wypadku. Po jakimś czasie jesteś już pogodzony z tą myślą. Nie robi na tobie wrażenia kolejny autobus, w którym jedziesz na czołowe. Zauważasz w tej jeździe jakiś ukryty system i pozwalasz kierowcy robić swoje. Samo miasto sprawia wrażenie niedokończonego. Wszędzie jest pełno pyłu i brudu, w wielu domach pęknięcia oraz gruzy, które pozostały po trzęsieniu ziemi w 2015 roku. W drodze co chwilę da się zauważyć jakąś świętą krowę, no i jedyne w swoim rodzaju słupy elektryczne. Tak wygląda przechodzenie przez drogę w Nepalu. Uwaga, uwaga, zaraz zaczynamy. Przeżyliśmy tym razem. Nepal to około 90% wyznawców hinduizmu. 8% buddyzmu. Dlatego co chwilę da się zauważyć mniejsze lub większe świątynie oraz posągi poświęcone lokalnym bóstwom. Zatrzymaliśmy się tylko dlatego, że zobaczyliśmy, że nad rzeką odbywa się pogrzeb przez kremację. Po drugiej stronie kobiety tam się odbywa pogrzeb. Po drugiej stronie piorą ciuchy i czasem też myją w tych rzekach autobusy, można zauważyć. No i ogólnie jest dosyć brudno wszędzie tutaj na przykład. Wszędzie pełno śmieci. Według szacunkowych obliczeń chrześcijanie stanowią 3,5% populacji. W miastach zbory nie różnią się za bardzo od tych na zachodzie. Są różne denominacje, można bez przeszkód się spotykać i organizować nabożeństwa. Jednak słyszałem, że od jakiegoś czasu chrześcijanie w Nepalu mają się coraz ciężej. Wyznawanie wiary chrześcijańskiej nie jest co prawda niezgodne z prawem. Jednak z powodu rosnącej liczby chrześcijan zakazano mówienia Ewangelii, zmieniania wiary czy przyjmowania chrztu. I tutaj tak naprawdę historia dopiero się rozpoczyna. Misja Reach Out Nepal, z którą tutaj przyjechałem, ma na celu wsparcie lokalnych pastorów
w zakładaniu zborów w najbardziej niedostępnych miejscach. I właśnie z tych miejsc mam najlepsze wspomnienia. Poznałem tutaj ludzi, z których jedni spotykają się w pokojach, inni w ciasnych korytarzach. Niektórzy przemierzają duże odległości, tylko po to, żeby spotkać się w towarzystwie wierzących. Jesteśmy w górach na wysokości 4000 metrów około. Miejsce, do którego teraz idę, to jest właśnie zbór. Niektórzy ludzie, żeby do niego dotrzeć, idą 5 godzin ze swojego miejsca zamieszkania w tych górach, żeby tylko się spotkać z ludźmi wierzącymi, pomodlić, poczytać Biblię. Znalazłeś się gdzieś pośrodku dżungli. Luzem chodzą świnie, kozy, kury. I to właśnie tutaj, w tym miejscu, za chwilę przyjdzie 50 osób, żeby siedząc na podłodze słuchać wykładów ze Słowa Bożego. Oczywiście zanim to nastąpi, zjawiam się chętni, żeby to wszystko przygotować, rozpalić ognisko i poczęstować gości jedzeniem. Jeśli jeszcze o tym nie wspomniałem, to jedzenie jest ryż. Dużo ryżu. Nawet bardzo dużo ryżu. Mimo tego, że zewnętrznie to miejsce nie przypominało kościoła, a bardziej gospodarstwo, to ludzie, których spotykasz, są kościołem. Może nie posiadają za wiele, ale są gotowi przyjąć cię z gościnnością i serdecznością, gdyż łączy was jeden, Jezus Chrystus. Wyjeżdżamy już z wioski i jedziemy dalej. We're going to Sarlahi in the eastern part of Nepal, and we'll meet with the pastors that we're partners with. They're all coming together so we can pray together and plan for next year. W tej wiosce spotkaliśmy ludzi, którzy dla dobrej nowiny są gotowi opuścić swoje miejsca zamieszkania, często też komfort i wygodę, żeby poświęcić się i przekazywać Ewangelię tym, którzy jeszcze jej nie słyszeli. I właśnie taki jest cel Reach Out Nepal. Wspomóc lokalnych pastorów, którzy najlepiej znają tutejszy język i kulturę, żeby mogli zakładać tutaj zbory, rozwijać je, a w przyszłości tworzyć samodzielny zbór, który może pomagać innym. Chłopak, którego teraz widzicie, należał kiedyś do najniższej, tak zwanej nietykalnej kasty. Nawrócił się i teraz służy właśnie pośród tej grupy ludzi, z którymi nikt inny nie chce mieć nic do czynienia. W takich miejscach człowiek zauważa, jak wiele posiada, jak niewiele potrzeba, żeby być szczęśliwym. To akurat to jest okno, więc tego się nie zalepię. Więc tak to wygląda, jest jeden taki kranik i ten kranik przypada na kilka domków w tej wsi. Przychodzą ludzie, robią tutaj pranie, biorą wodę do gotowania i też się tutaj myją. Samuel, powiedz na początek, skąd w ogóle pomysł, żeby pojechać do Nepalu, tak jak widzieliśmy w filmie, w trochę większej ekipie?
Pomysł, żeby pojechać, nie był moim pomysłem. Nie było to nawet moje jakieś marzenie nigdy, żeby wyjechać do Nepalu, żeby wyjechać na misję. Ale znajomy, właśnie jak tam w tym filmiku było słychać, jechałem tam z misją Reach Out Nepal. I to jest misja założona przez znajomego przyjaciela naszej rodziny, który jest ze Stanów Zjednoczonych. I on właśnie od 4 lat jeździ do Nepalu i Pan Bóg mu to właśnie tak położył na serce, żeby tam jeździć. I właśnie robi tam to, o czym było słychać w filmie, to może potem jeszcze opowiem. No ale właśnie on powiedział, zaproponował mojemu ojcu, żeby z nim pojechał tam nauczać w tych zborach, głosić też Ewangelię. No i powiedział, że jeśli bym chciał, to mógłbym też pojechać. I wziąłeś ze sobą kamerę. Wziąłem ze sobą kamerę, bo no praktycznie gdziekolwiek jeżdżę, no to zabieram ze sobą kamerę. Jeszcze powiemy o twojej niesamowitej pasji, ale skoro powiedziałeś, że na początku jesteś chrześcijaninem, a dopiero później filmowcem, to porozmawiamy o chrześcijaństwie. W filmie mówisz, że Nepal to około 90% wyznawców hinduizmu i 8% buddyzmu, a chrześcijanie stanowią tylko 3,5% populacji. I z jednej strony mówisz, że w miastach można bez przeszkód się spotykać, organizować nabożeństwa, ale też mówisz, że chrześcijanie w Nepalu mają się coraz gorzej i że wyznawanie wiary chrześcijańskiej nie jest niezgodne z prawem jeszcze, ale nie można mówić Ewangelii i nie można przyjmować chrztu, zmieniać wiary. Ale na filmie widzimy, że no, przeprowadzacie tam chrzty, że nowi chrześcijanie się chrzczą. Jak to możliwe? Nie baliście się jakiejś reakcji ze strony władz? No jak tam byliśmy, właśnie, bo moim celem też, jak tam wyjeżdżałem, bo wiedziałem, właśnie słyszałem, że w Nepalu sytuacja jest coraz gorsza i też mnie to ciekawiło, żeby zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości w kraju, w którym się mówi, że się zaczynają, no można powiedzieć, prześladowania, bo się zaczynają tam, władza nakłada jakieś restrykcje coraz większe. No i chciałem zobaczyć po prostu, jak to wygląda, bo zawsze jak sobie wyobrażamy, to myślimy, no nie wiadomo, pewnie tam tak ciężko mają, się chowają. Pewnie w niektórych krajach tak jest, ale chciałem zobaczyć, jak to tam konkretnie wygląda. No i właśnie tak nie było. Można było normalnie spotkać, jak się szło po mieście. To były zbory, normalnie były tam znaki krzyża i ogłoszenia, o której godzinie się spotykają i nie było żadnego problemu z tym. Więc się zapytałem, jak to jest z tym, że nie ma tego prześladowania, jakby nie widać tego. I właśnie wtedy mi powiedzieli, że od jakiegoś czasu, chyba od 2 lat, właśnie państwo nałożyło, przez to, że się wielu chrześcijan nawraca, bo dużo ludzi przyjmuje Ewangelię tam, to powiedzieli, że właśnie nałożyli, że nie można się chrzcić. Wtedy to mi powiedzieli. Nie można się chrzcić, właśnie zwiastować Ewangelii i publicznie mówić. Powiedziałeś, że jak się dowiedziałeś, że jest coraz gorzej chrześcijanom w Nepalu, to ty tym bardziej chciałeś tam pojechać, czyli masz taką naturę przekorną, odważną. No tak, mnie to, no ciekawiło mnie to, jak to wygląda tam i też jak właśnie chrześcijaństwo wygląda w krajach takich, jakby to powiedzieć, no wschodnich, mniej rozwiniętych troszeczkę, bo tutaj jednak jest dobrobyt, który często psuje niektóre rzeczy i chciałem zobaczyć, jak to tam wygląda. Z tego, co można ocenić, to rzeczywiście te prześladowania tam dopiero się zaczynają, czyli władza wprowadza już jakieś prawa, ale jeszcze ludzie się do tego nie stosują, czy się tak nie bardzo boją. Nie jest tak jak na przykład w islamskim Iranie, wywiad z Irankami, które przeszły z islamu na chrześcijaństwo już niebawem w naszej telewizji i za to tam grozi kara śmierci. Rzeczywiście ta kara śmierci jest wykonywana. Powiedz mi jeszcze o tych osobach, które dały się ochrzcić, a wcześniej nawróciły się do Jezusa. Jak oni reagują na Ewangelię? Czy to jest jakoś inaczej jak Polacy, katolicy? Czy są jakieś podobieństwa, czy jest całkiem inna sytuacja? Szczerze powiem, że te osoby akurat, które widać na filmie, one były chrzczone, ale one Ewangelię przyjęły wcześniej. Tam zwiastowali Ewangelię lokalni pastorzy, czy tam ludzie z wioski. Więc nie wiem, jak oni reagowali. Ale no, nie jestem w stanie powiedzieć.
A jeśli chodzi właśnie o tą religijność, widziałaś tam już ludzi nawróconych i mówisz w swoim filmie, że Kościół to nie jest ten budynek, tak? Tylko to są ludzie, którzy się zbierają w imię Jezusa. W kraju katolickim no to nie jest zbyt popularne stwierdzenie, raczej Kościół katolicki to się kojarzy z tym budynkiem, wielką, złotą katedrą, a nie koniecznie z jakimś zborem czy z ludźmi. To właśnie była jedna z rzeczy, którą tam było bardzo fajnie widać, jak Kościół jako ludzie działa. I to też właśnie chciałem zaakcentować w tym filmiku, żeby to było widoczne, bo da się zauważyć u nas w kraju, na przykład ja byłem wychowany w takich środowiskach, że to działało, tak? Ale jednak no tam jest coś takiego szczególnego, nie wiem, czy to przez to, no bo ci ludzie naprawdę niewiele mają, a wszystko by ci oddali to, co mają i przejmują ciebie właśnie tylko dlatego, że wierzysz w tego samego Jezusa. Rzeczywiście na twoich pięknych zdjęciach widać uśmiech, radość, pomimo takich warunków, no dla nas Polaków, można powiedzieć, opłakanych. Serce dżungli, jakiś mały domek i tam spotykają się ludzie dla Jezusa. Mówiłeś, że niektórzy idą, żeby spotkać się z innymi chrześcijanami, kilka godzin na piechotę. Tak, to akurat w tej wiosce, której w tym filmie to akurat widać, jak tam idę do tej wioski, to w tej wiosce, przez to, że to jest w górach, no to tam są te domki oddalone od siebie. Są takie, jakby jest miasteczko, tam nie wiem ile, 10, 15, czasem więcej domków, a potem gdzieś dużo dalej jest kolejne miejsce, więc niektórzy tam mają motory, jeżdżą na tych motorach, ale wielu ludzi nie ma, więc chodzi na piechotę, no i faktycznie, znaczy nie widziałem tego, że szli przez 5 godzin, nie jestem w stanie potwierdzić, nie szedłem z nimi, ale tak mówili, że tyle mniej więcej idą. Jeszcze się śmiali ci ludzie, bo ci, którzy wychodzili na piechotę, to się śmiali, że przychodzą wcześniej niż ci, co jeżdżą na motorze i się nie spóźniają. To też jest zachęta dla chrześcijan na zachodzie, dla chrześcijan w Polsce, którzy mówią, że mają daleko, daleko do zboru czy do kościoła, to zostaną w domu, a tutaj widzicie mieszkańcy Nepalu, 4000 metrów nad poziomem morza, kilka godzin piechotą, tylko po to, żeby spotkać się z innymi chrześcijanami i czytać Biblię. Mówisz o głoszeniu Ewangelii, o dobrej nowinie. My żyjemy w kraju katolickim. Czy mógłbyś tak pokrótce powiedzieć, co to jest? Co to jest Ewangelia? Ewangelia to dla mnie jest wiadomość o tym, że Pan Jezus przyszedł na ziemię do grzesznych ludzi, którzy sami byli beznadziejni i w swoich grzechach byli pogrożeni. Ja mogę z swojej perspektywy powiedzieć, bo ja tak się zawsze czułem jako człowiek grzeszny, no i ciągle mimo starań mi rzeczy nie wychodzą i nie robię tak, jak czuję w sumieniu i tak też jak się czyta Biblię, to widać, że się robi rzeczy, które nie są zgodne z prawem Bożym. No a jednak Pan Bóg, żeby nas uwolnić, wyratować, no to posłał Pana Jezusa, który umarł i zmartwychwstał na krzyżu i dzięki wierze w Niego możemy mieć uwolnienie od tego ciężaru i też wiarę w to, że i nadzieję, że będzie życie wieczne z Nim. Tak ja to widzę. Amen. I rzeczywiście widać to na twarzach mieszkańców Nepalu, tych, którzy przyjęli już darmowe zbawienie od Jezusa, ale w Polsce wśród młodych ludzi dość popularne są wyjazdy do Indii, do Nepalu również, po to, żeby odnaleźć inną duchowość, żeby właśnie czerpać duchowość z hinduizmu czy z buddyzmu. Jak byś mógł powiedzieć tym Polakom, którzy właśnie szukają w innych religiach tej duchowości, nie znajdują tego w katolicyzmie? Szczerze mówiąc, z mojej perspektywy, ja nie przebywałem w Nepalu jakoś dużo wśród ludzi hinduistów czy buddystów, bo naszym celem byli chrześcijanie tam, tak jak było słychać, ale spotkałem tam
pewnej nocy, jak robiłem, tam na początku jest takie ujęcie gwiazd, to jak robiłem te ujęcie gwiazd, to spotkałem chłopaków, którzy przechodzili akurat, to było około 12 w nocy i tam przyszli do mnie. I akurat wtedy się jakieś święto odbywało, nie wiem jakie, dlatego oni tak do późna tam się radowali, tańczyli i muzyka grała. No i szczerze mówiąc, no to nie różni się to dla mnie za bardzo od jakiejkolwiek religii wyuczonej. Jak mamy katolicyzm, jak mamy hinduizm, buddyzm, czy jakąkolwiek inną, to jak to jest tylko religia wyuczona, jakieś nakazy, które musisz wypełniać, żeby nie wiem, co się osiąga w hinduizmie, to jest takie puste, no i nie widać w tych ludziach jakby tego, nie widać radości, nie widać tego uwolnienia. Też ktoś by mógł powiedzieć, że no po co jechać do Nepalu i przekonywać tych rdzennych mieszkańców do jakiegoś chrześcijaństwa, które jest, nie wiem, tylko dla Europy czy dla basenu Morza Śródziemnego i zostawić ich w takiej religii, w jakiej są. Co byś odpowiedział na takie twierdzenie? Co ja bym odpowiedział? Pierwszą rzecz, jaką bym odpowiedział, to jako chrześcijanin wierzę, że tylko w Jezusie jest zbawienie, więc jak najbardziej, czy w Polsce, czy za granicą, ludziom trzeba o tym mówić. Mogą ludzie mówić, że to jest nagabywanie, ale jakby nikogo do niczego się nie zmusza, tylko się zwiastuje i ci ludzie sami odpowiadają na to, tak? W Nepalu, pomimo tej gorszej sytuacji dla chrześcijan, ich jest coraz więcej. Jak to możliwe? Wydaje mi się, że w Biblii też to tak działało. Często jak przychodziło prześladowanie, to Kościół miał się coraz lepiej i się rozwijał. Więc to jest chyba taka jakaś zasada. Nie wiem, czy... Taka jest moja obserwacja. No i tam po prostu tak to działa, że jest ich coraz więcej. Jak to możliwe, no to chyba to tylko Pan Bóg wie. Dokładnie. Także... Wiem, że będziesz w Nepalu jeszcze może nie raz. Przekaż tym wszystkim mieszkańcom pozdrowienia, serdecznie pozdrowienia od chrześcijan w Lublinie z Polski. Dobrze, dziękuję. Są dla nas wielką zachętą, a ja chciałam przejść do twojej kariery filmowej. Ona się dopiero zaczyna, tak? Jak zobaczymy na twoim kanale na YouTube, na który wszystkich serdecznie zapraszam. Tam już sporo filmów autorstwa Samuela Pawlasa. Jak to się zaczęło? Bo nie od razu filmy dokumentalne, ale jakieś relacje z konferencji chrześcijańskich. Jak, kto cię pociągnął do w ogóle chwycenia za kamerę czy aparat? Jak to się zaczęło? To się zaczęło w ten sposób, że właśnie u mnie w lokalnym zborze w Palowicach była potrzeba, żeby nagrywać kazania. Ktoś chcieli, żeby nagrywać kazania i kupili wtedy kamerę do zboru i się mnie ktoś zapytał, czy mogę się tym zająć. No więc się tym zająłem. I podobało mi się to, no i wtedy chodziłem wszędzie z kamerą, jakie się jakieś wydarzenia u nas działy, no to nagrywałem, potem składałem jakiś krótszy lub dłuższy filmik i puszczaliśmy na jakieś podsumowanie roku czy coś takiego. No i to wtedy właśnie mnie zachęciło do tego, żeby więcej o tym czytać na internecie, bo dodam tutaj na początku, że nie mam wykształcenia w tym kierunku, kształciłem się w innym kierunku. No, ale to mi się zawsze podobało, więc na internecie oglądałem jakieś tutoriale, poradniki, jak to robić. No i z czasem starałem się coraz bardziej po troszku ulepszać te moje produkcje i staram się nadal. A powiedz, ile masz lat? Ja mam lat 26. No widzicie Państwo, 26 lat, a takie niesamowite filmy, szczególnie ten film z Nepalu, naprawdę robi wrażenie. Ja oglądałam dużo filmów dokumentalnych i fabularnych. Ostatnio przecież mieliśmy galę rozdania Oscarów, tam także kategorie filmów dokumentalnych, krótkometrażowych. I powiem Ci, że nie odbiega to poziomem od tych oscarowych filmów. Dziękuję bardzo. Powiedz mi, czy wszystkie zdjęcia z tego filmu były twojego autorstwa? Były dwa zdjęcia, które nie były mojego autorstwa, bo nie miałem ich okazji zrobić. I to są, na samym początku są dwa ujęcia gór.
Nie byłem jakby w takim miejscu, żeby zrobić takie ujęcie. W tych górach jak byliśmy, to było widać w oddali jednego dnia góry, wysokie tam, chyba Annapurna to była. No ale nie miałem okazji zrobić akurat takich ujęć, więc skorzystałem z darmowych stron, które udostępniają wideo. Wszystkie już później z dżungli i z miast, to już są twojego autorstwa. Tak, wszystkie później tak. Jakbyś mógł zdradzić, Romka, tajemnicę uchylić, jakim sprzętem się posługiwałeś? Musiałeś mieć drona z tego, co widzę. Tak, miałem drona, kupiłem specjalnie na tą wyprawę drona takiego małego, nie wiem, czy mam firmę, markę zdradzać. Tutaj może ktoś by był zainteresowany kupnem. Jak wolisz? No mogę mówić, no sam to kupiłem. To był dron Mavic Air, czyli taki mały dron, łatwo do plecaka zmieścić, więc dlatego takiego sobie kupiłem. I też nagrywałem aparatem Sony A7 III na stabilizatorze takim gimbalu, które są teraz popularne. I powiedz, czy sam te wszystkie zdjęcia robiłeś, czy ktoś ci musiał pomóc? No wygląda to jakby cała ekipa filmowa pojechała do Nepalu i tam kręciła film. Dziękuję. Odbieram to jako pochwałę. No nie, byłem sam. Myślę, czy ktoś jakieś ujęcie robił. Nie ma żadnych ujęć. Wszystkie robiłem sam, nawet te, do których ja gadam. Dlatego się tak kamera trzęsie. No to wielkie gratulacje. Rzeczywiście nasza młodzież, ponieważ też kształcimy się we własnym zakresie filmowo, była pod wrażeniem twojej produkcji i też jesteś zachętą dla młodych twórców, że już w tak młodym wieku można filmować na tak wysokim poziomie. To się cieszę bardzo i no cieszę się, że mogę być dla kogoś zachętą. Powiedz, bo ty nie tylko kręcisz filmy dokumentalne, ale także nakręciłeś teledysk. Zdaje się, że z waszego kościoła jest Kinga Gwyk, bardzo popularna basowa gitarzystka i ty jesteś autorem zdjęć do utworu Joy Joy. Jakbyś mógł opisać pracę na planie tego klipu? Praca na planie? No właśnie to był pierwszy raz, kiedy miałem okazję wziąć udział w czymś takim. Jak powiedziałaś, Kinga, z którą się znamy od dawna, miała taki pomysł, żeby nagrać teledysk do swojego utworu właśnie. Nie mieliśmy na to dużo czasu, bo się premiera zbliżała, więc czas nas naglił i no, było to fajne doświadczenie. Jest to bardzo dużo pracy, dość to jest taka, jakby to powiedzieć, robi się czasem napięta atmosfera, jak już po dwóch dniach człowiek niewyspany ciągle pracuje, to jednak się robi trochę napięcie, ale po czasie, jak się to wspomina, to była też fajna zabawa, jak się tak na to też patrzy. Jak obserwowałam, jak robiliście ten klip na Facebooku Kingi Gwyk, można obejrzeć making of skręcenia teledysku. No to rzeczywiście widać, że jesteście taką bardzo zgraną i radosną ekipą. Czy ktoś z tych osób ma wykształcenie takie profesjonalne, filmowe? Myślę, nie ma filmowego, profesjonalnego, nikt stamtąd nie miał. Tym bardziej wielkie gratulacje i widać, że klip rozniósł się bardzo szeroko. No, nie pamiętam, ile tam jest wyświetleń, ale dosyć się fajnie rozniósł. Cieszymy się. Powiedz mi, ty nakręciłeś film z Nepalu, ale także z Izraela. Myślę, że możemy pokazać niektóre fragment tego filmu w tle. Dlaczego napisałeś, że Izrael to jest kraj Boga i Jezusa? Czy nie obawiałeś się, że Żydzi jakoś negatywnie odbiorą utożsamianie Jezusa z Bogiem? No pewnie Żydzi, którzy to zobaczą, pewnie tak to odbiorą negatywnie. Niektórzy też, pewnie niektórzy Arabowie, którzy to zobaczą, w ogóle się oburzą też. Ale no dla mnie taki jest wydźwięk Biblii, że Jezus jest Bogiem, a ziemia ta jest Jego i On ją dał Izraelowi. Więc dlatego tak napisałem, bo tak uważam.
No i tyle. Myślę, że na koniec jeszcze pokażemy twój film o wystawie Biblii, którą też gościliśmy w Lublinie. Świetny materiał. A ja jeszcze chciałam zapytać, dostałam też pytania od członków redakcji, jaki masz pomysł na ewangelizację szczególnie młodych Polaków? Czy myślałeś o tym? Trudne pytanie. Wydaje mi się, że przez to właśnie, że żyjemy w kraju, który się dobrze rozwija, to co za tym idzie, ludzie się bardziej zamykają na Ewangelię, takie jest moje wrażenie. I pomysły na ewangelizację, no często na ulicach ludzie są bardziej teraz zamknięci, więc jak się podchodzi, no da się, ale często się da spotkać z odrzuceniem. No i na pewno też droga internetowa to jest teraz dobry sposób w dzisiejszych czasach, żeby w internecie to wrzucać, no to wiadomo, dociera nie tylko do Polaków. Można powiedzieć, że to się tak mówi, bo to takie bezpieczne, że w internecie nie trzeba się z nikim spotykać, no ale na pewno to jest droga, w którą ludzie idą i tu też mogą Ewangelię słyszeć. I tak też mamy nadzieję, że również przez to, że pokazaliśmy twój film o Ewangelii z Nepalu, to ci widzowie, którzy jeszcze nie nawrócili się do Jezusa, poważnie to rozważą. Mam do ciebie pytanie jeszcze a propos marzeń filmowych, ale i nie tylko. Jakie masz plany na przyszłość i co by musiało się stać, żebyś powiedział, że twoje marzenia się spełniły i jesteś spełnionym twórcą? Jako twórca nie miałem nigdy jakiegoś takiego dalekiego celu, ale jak tak właśnie robiłem jakieś większe rzeczy, podobało by mi się wziąć udział na jakimś planie filmowym. Ja to nawet bym tam kawę mógł robić, żeby zobaczyć, jak oni to robią i potem może dalej coś kiedyś nagrać. To by mogło być moje marzenie, bo nie miałem takiego jakiegoś ustalonego marzenia czy wcześniej, ale podobałoby mi się to. Na planie filmowym. A Oscara nie chciałbyś dostać? A czemu nie? Chociaż nie wiem. Czy ja chcę Oscara? Z aktorką, główną aktorką filmu Nieplanowane, że niestety Oscary, Hollywood, no dzisiaj jest bardzo liberalne i trudno się przebić z jakąś czy chrześcijańską, czy bardziej konserwatywną narracją. Chociaż rzeczywiście piosenka do filmu Breakthrough, bardzo polecam ten film, była nominowana tym razem do Oscara, statuetki nie zdobyła, ale jakiś wyłom już widać. Masz nadzieję, że to środowisko filmowe też w Polsce i na świecie pójdzie bardziej w stronę chrześcijańską? Na pewno by było fajnie, żeby się pojawiało coraz więcej filmów chrześcijańskich, które są dobrej jakości. Wydaje mi się, że za granicą zaczęło to już może iść w tą stronę. No ale na pewno byłoby to pozytywną rzeczą i też jakbym miał okazję, to bym wziął w takim czymś udział. Tego ci życzymy. Jeszcze na koniec chciałam cię zapytać, to może jest no, niezwiązane do końca z tematem taki off topic, ale jednak na czasie. Nepal graniczy z Chinami, a teraz szaleje tam epidemia koronawirusa. Polskie władze odradzają podróże do krajów azjatyckich. Nie boisz się, jadąc tam ponownie? Powiem tak, na razie, znaczy w sumie jeszcze do 2 dni temu nie wiedziałem, czy tam pojadę, czy nie pojadę ponownie. Prawdopodobnie się wybiorę jakoś w październiku. Nie wiem, w jakim wtedy będzie momencie sytuacja tam, ale mamy 3 ludzi, którzy od nas właśnie ze zboru pojechali tam 2 dni temu. W Nepalu, z tego co wiem, nie ma, tam chyba był 1 przypadek potwierdzony i wyleczony. No więc nie mieli żadnych problemów, żeby tam dolecieć, dolecieli bez problemu. Nie wiem, jak tam sytuacja wygląda. No wiadomo, jest to na pewno, trzeba uważać, ja tam jakoś się nie boję o swoją przyszłość, więc nie zastanawiałbym się nad tym, no co będzie, to będzie, no ale trzeba jakoś tam ostrożność zachować.
Dokładnie, będziemy modlić się o waszą ekipę i tak jak rozmawialiśmy dzisiaj z Michałem Fałkiem o 13:00, rzeczywiście widzicie państwo, że chrześcijanie nie boją się o swoją przyszłość, bo już mają zapewnione dzięki Jezusowi życie wieczne i no, z optymizmem patrzą do przodu. Dziękuję ci serdecznie, Samuel, za wizytę w naszym studiu. Samuel Pawlas, chrześcijanin i autor filmów, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do zobaczenia. Witam ponownie ze mną w studiu Michał Fałek, prezes ruchu 11 listopada. Witam cię serdecznie. Witam państwa, witam ciebie. Dziękujemy za wszystkie wasze pytania i komentarze. Kasia Mrok pisze a propos robienia zapasów przed koronawirusem. Kiedyś na wsi ludzie mieli zapasy na całą zimę i nie było to kuriozalne, tylko normalne. Dokładnie tak. Myślę, że każda rodzina powinna mieć jakąś tam ilość zapasów, przetworów, czy jakiś nalewek, czy jakiś tam alkoholi, bo to są środki, które też można później do dezynfekcji użyć i do wymiany towar za towar barterowy, kiedy załóżmy pieniądze przestaną być, może tak być, że pieniądze mogą być przestać no, honorowanym środkiem płatniczym, bo nie będą miały wartości tak, w pewnym momencie. Nie ma nic złego w przygotowaniu, tak jak mówimy. Piotr... Jeżeli okaże się, że sytuacja została opanowana, że zostanie wynaleziona szczepionka, albo nie wiem, no, wzrosną temperatury i przestanie się to cholerstwo namnażać czy roznosić, no to okej, to przecież te zapasy są to, do czego wzywamy, to zgromadzenie zapasów nie krótkotrwałych, tylko długotrwałych, to wtedy można je spożyć. Dokładnie, albo zachować na inne okazje, albo zachować na inny wypadek, albo po wiadomo. Prostu spożyć te zapasy, później sobie odbudować i w ten sposób Dokładnie. Też życie będzie w przyszłości tańsze. No teraz trzeba zainwestować jakąś sumę pieniędzy. Ale naprawdę to jest bardzo rozsądne, ponieważ po pierwsze, inwestujesz teraz, kiedy jeszcze ceny też nie wzrosły, bo też jest jedna rzecz, o której nie mówiliśmy. Na przykład w Pekinie w ciągu ostatnich 2 miesięcy ceny skoczyły produktów żywnościowych o 40% do góry. No w Polsce też tak się dzieje. Mówiliśmy o 13:00 o tych środkach, lekach czy środkach bakteriobójczych właśnie w składzie z alkoholem. To rzeczywiście to jest o kilkanaście, kilkadziesiąt procent. Ceny masek również to wszystko wzrasta. Także lepiej dla człowieka, żeby te zapasy zrobić wcześniej niż później. Piotr Wujek Pit. Nasz rząd z jednej strony mówi nie róbcie zapasów, a z drugiej strony wprowadzimy reglamentację. Przecież to najprostszy sposób do wywoływania paniki. No dokładnie tak. Bardzo ciekawa obserwacja. To też pokazuje, jaki nasz rząd jest obłudny i że to nie jest rząd, któremu można zaufać. To nie jest rząd ludzi, którzy są rozsądni, którzy są rozumni.
to są ludzie, którzy działają na podstawie jakichś, nie wiem, emocji, pomysłów, nagle wpadniemy na pomysł, tutaj noc, wzywamy posłów, super spec ustawę uchwalamy. Zresztą nieraz już PiS ma na swoim koncie pisał przeróżne ustawy na kolanie, które później tylko przynosiły problemy rządowi, albo były kwestionowane, albo doprowadzały do międzynarodowych skandali. To są ludzie, którzy się nie nadają do rządzenia i to pokazali przez ostatnie lata. Rzeczywiście posłowie opozycji mówili, że na no, przeczytanie, zapoznanie się z tą nową ustawą rządu PiS mieli no, godziny, a ona ma 38 stron i rzeczywiście ona no, wprowadza poważne ograniczenia wolności obywatela. Także bardzo jeszcze, mało. Tak, jeszcze jedną rzecz też znalazłem na... nie mamy tego niestety, ale widziałem już na Twitterze. Ludzie pokazują wyjątki z tej ustawy, fragmenty i na przykład jest tam taki zapis, że rząd nie odpowiada za straty finansowe, które poniósł obywatel w związku z działaniami rządu, które mają zapobiec rozszerzaniu się koronawirusa. Czyli na przykład przyjadą, rozwalą ci chatę, bo ci na przykład zajmą nieruchomość, zrobią tam po prostu straszny Sajgon, nic z tego nie zostanie, a później rząd powie, no sorry, o tu jest fragment, małym druczkiem napisany w ustawie, do widzenia, nic pan nie dostanie. Czyli rzeczywiście no, jest to otworzenie furtki, ale tak jak mówiliśmy, ta ustawa raczej przejdzie. Erik Zwolski, a propos sondy, którą przedstawiliśmy Państwu o 13 z Warszawy, ratunku, czy naprawdę większość to wariaci? Dzięki za sondę. Tam rzeczywiście warszawiacy mówili, że koronawirus to jest wymysł Platformy Obywatelskiej i go nie ma nie i będzie, nie będzie w Polsce. No. Niestety i myślę, że Warszawa nie różni się od innych miast. Jeżeli przeprowadzamy sondy w Lublinie, to wydźwięk jest często podobny. To jest przekrój przez to, jacy są Polacy, jak myślą, jak są zaimpregnowani na myślenie przez, czy odmóżdżeni właśnie przez telewizję, przez to, że mają ciepłą wodę i światło i pan Kurski im w kawizji daje codzienną rozrywkę, jakąś tam papkę informacyjną. Ludzie przestają myśleć, no a dodatkowo są zaślepieni duchowo. Jak są zaślepieni duchowo, no to też nie są w stanie wyciągać właściwych wniosków, analizować okoliczności sytuacji i jakoś zabezpieczać się na przyszłość. No rzeczywiście Telewizja Polska uspokaja, jak się ogląda TVP, to się tak właśnie myśli, ale no już sam rząd PiS dzisiaj, przecież rano minister zdrowia i premier Morawiecki mówili, że ten koronawirus przyjdzie do Polski wcześniej czy później, ale wyborcy są pewni, że PiS ich ochroni. Grażyna Zielińska, generał Robert Spalding był w programie Minęła 20 u Rachonia. Mówił, że koronawirus jest bardzo groźny i tak naprawdę nie ma prawdziwych danych z Chin odnośnie zgonów i zachorowań. Bardzo cenne słowa, bardzo ważne. My się opieramy, nawet mówiąc o tych danych, opieramy się na danych oficjalnych, tak? Mówiąc o ilości zachorowań, ilości zgonów. Chinom, ale też niejednokrotnie mówimy, Chinom nie można ufać. Iranowi nie można ufać. Można ufać Korei na przykład, bo to jest kraj, gdzie rzeczywiście jest to kraj transparentny, jest to kraj takiej demokracji, właśnie można powiedzieć skopiowanej czy przyniesionej ze Stanów Zjednoczonych i cywilizacji. Tam Amerykanie właśnie zmienili ten kraj. Tam rzeczywiście robi się bardzo dużo badań, najwięcej na świecie i dane z Korei są w pewnym sensie miarodajne. Natomiast z Chin dostajemy pewne dane, dostajemy też uspokajające sygnały. Dzisiaj była informacja, że jeden z tych 16 szpitali, które na prędce zbudowano w Wuhan, został zamknięty, czyli wielki sukces, bo koronawirusa jest mniej. No ale jaka jest rzetelność chińskich danych, to widzimy od początku tej epidemii. Kiedy było ukrywanie danych, kiedy było zastraszanie lekarzy, czy karanie lekarzy, którzy zamykanie o tym mówili. W więzieniach przecież lekarza, który o tym alarmował. Dokładnie tak. Także no, mamy te dane chińskie o tych 80 tysiącach zarażonych. Jak one są wiarygodne, to tylko możemy sobie domniemywać, czy tych zarażonych jest 10 razy więcej, czy kilkadziesiąt razy więcej, czy może są to dane zbliżone do realnych. Lublin, ciekawe, ile nowych urzędów teraz PiS powoła do papierkowej obsługi koronawirusa. Powinna być dodatkowa, wysokopłatna robota dla kilku tysięcy PiS-owców. Inaczej ta inicjatywa nie ma sensu. Jeśli chodzi o przekąs i o dowcip, to możemy... powiedzieć o takim twicie czy o memie, który wczoraj żeśmy sobie oglądali, jak koronawirus zobaczył Polskę, przyszedł do Polski i zobaczył, co? Jak wy tu żyjecie? Widziałam. Ja tu nie wchodzę. Dokładnie.
Dlatego może w Polsce jeszcze nie ma koronawirusa. No to jest taki śmiech przez łzy, ale rzeczywiście Polacy są znani z tego, że oswajają niebezpieczeństwo. Miejmy nadzieję, że Polacy obudzą się i rzeczywiście będą przynajmniej zachowywać te elementarne zasady higieny i się przygotują na koronawirusa, nie będą iść tą narracją telewizji polskiej. Tak, a jeśli chodzi o przygotowania, to też o tym mówiliśmy o 13. Nie tylko istotne jest przygotowanie, nie wiem, zapasów, przygotowanie jakichś tam środków do przetrwania, bo to jest bardziej przygotowanie na jakieś takie irracjonalne i zbyt może prędkie czy niepotrzebne działania rządu, które no ta ustawa daje możliwość rządowi na ich podejmowanie. Ważniejsze jest przygotowanie też własnego organizmu, czyli wzmocnienie organizmu, tak, podreperowanie zdrowia, bo ten koronawirus jak przyjdzie, to ci, którzy mają mocne organizmy, to nawet nie odczują. To odczują go jako zwykłe przeziębienie czy grypę. Ale też ważne jest, co jest częste, no to się, o tym się często mówi, nie powinno się o tym zapominać, nastawienie, tak? Jeżeli ktoś ma pozytywne nastawienie, jeżeli ktoś ma optymistyczne nastawienie, to wtedy łatwiej znosi... Jest bardziej odporny. Tak, dokładnie. Jest bardziej odporny i łatwiej znosi takie choroby. Także o tym pamiętajmy. Psychologicznie, ale także duchowo. My dokładnie w wczorajszym programie Pogodowie Rodzinne wraz z lekarzem medycyny dr Małgorzatą Kubicką mówiliśmy o tych medycznych sposobach na polepszenie odporności, ale także pokazaliśmy fragment nauczania pastora Pawła Chojeckiego o tym, że duch też wpływa na odporność i na zdrowie. Rzeczywiście to jest też zależne od Boga. Dokładnie tak. Przede wszystkim można powiedzieć zależne od Boga. Dokładnie tak, no bo jeżeli ktoś ma rozwiązany najważniejszy problem duchowy człowieka, to w tym momencie koronawirus, no co, może mu jedynie tam zdrowie pogorszyć albo życie tutaj zabrać, ale nie zabierze mu relacji z Bogiem, które nawiązał na wieki. I to jest, można powiedzieć, powód do takiej radości, że można stawiać czoła wyzwaniom czy jakimś problemom typu właśnie koronawirus bez żadnego problemu i bez strachu, tak? Bez niepokoju. Anna B.S. Mieszkam w Niemczech, w landzie, w którym jest obecnie najwięcej zachorowań. Tutaj podchodzi się poważnie do tematu. Ludzie robią zapasy. W sobotę nie mogłam kupić mąki, owsianki, jajek, oleju i tak dalej. Czyli już brakuje tych podstawowych produktów. W Niemczech. W Polsce jeszcze są, dlatego kupujmy. Po pierwsze, póki jeszcze są, a po drugie, póki jeszcze nie są wygórowane ceny, no bo zaraz działają tutaj też zasady wolnego rynku, czyli jak jest większy popyt, a mała podaż, dokładnie, to cena rośnie. Wiesława Janowicz, polski rząd działa tak, aby jak najwięcej ograniczyć naszą wolność, a sobie dać większą władzę nad nami. Właśnie do tego wykorzystują koronawirusa. No, rozmawialiśmy o tym o godzinie 13, czy ta specustawa, ona jest dobra na taką wyjątkową sytuację. Na pewno daje rządowi uprawnienia, które są wyjątkowe, no jest to specustawa, wyjątkowe na wyjątkowe czasy. Pytanie, czy rząd nie nadużyje tych uprawnień i w tych wyjątkowych czasach i ewentualnie później. No właśnie, na przykład zakaz zgromadzeń, tak? Czy ograniczenie przedsiębiorców i ograniczenie lokali. Dokładnie, czy na przykład nakaz przebywania albo zakaz przebywania w danym miejscu, który ktoś wskaże. No i też danie inspektorowi, głównemu inspektorowi sanitarnemu nadzoru, czy do dyspozycji Wojska Polskiego, Armii. To wszystko jest w specustawie, która teraz jest procedowana. Grażyna Zielińska, czy papież i księża będą odprawiać mszę w maskach? Mówiliśmy o tym komunikacie Kościoła Katolickiego w Polsce, że już msze mogą być bez wody święconej, bez komunii fizycznej, tylko można duchowo przyjmować... Cokolwiek by to nie znaczyło. Tą komunię w domu nawet, tak, w modlitwie. No i chyba skończy się tak, że jak już przyjdzie co do czego, to będą zamykane kościoły, czyli nie będzie mszy w maskach, proszę się nie martwić, po prostu nie będzie mszy w ogóle. Ale to może wyjść ludziom na zdrowie. Dokładnie. Tak już się dzieje we Włoszech, w Korei. Również mówiliśmy o tym o godzinie 13. I na koniec taki kontrowersyjny komentarz, pytanie Jarek S. Uwaga na Rosję, rozpętała wojnę w Syrii, uchodźcy ruszą na Europę. Chiny puściły wirusa w świat, precyzyjnie obliczyli, że dojdzie do Europy na wiosnę. Czyżby to precyzyjny plan ataku na świat?
Ciekawa teoria. Faktycznie o 13 nie mówiliśmy o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, a dzieje się tam też dużo ciekawego. No, zabrakło już nam na to czasu. Można tylko krótko powiedzieć, że rzeczywiście sojusznicy, wydawało się, to też o tym mówiliśmy niedawno w programie, pamiętam, sojusznicy tacy mocni, czyli Turcja i Rosja, teraz sobie skaczą do gardeł. Bo oto niedawno wojska syryjskie, wojska Asada, przecież wspierane przez Rosję tak naprawdę, zaatakowały rebeliantów, którzy z kolei są wspierani przez Turków i zginęło 33 tureckich żołnierzy. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża liczba, tak? No Turcy nie zostawili tego bez odpowiedzi. Turcy w ostatnim czasie, w ostatnich właśnie, wczoraj są, te informacje są najświeższe, zaatakowali z kolei wojska rządowe, czyli wojska Asada, które są w koalicji z Rosją. Zostało zniszczonych około 100 czołgów, zestrzelono dwa sowieckiej produkcji bombowce Su-24 w barwach syryjskich i zbombardowano pas startowy lotniska rządowego w Aleppo. Czyli tam się sytuacja zaostrza. No a Turcy, którzy chcą w tym momencie tak jakby wsparcia dla swojej polityki od Unii Europejskiej, powiedzieli, że nie będą już więcej wstrzymywać uchodźców, którzy chcieliby z Turcji przedostać się do Europy, otwierają, można powiedzieć, obozy, nie pilnują granicy i już ci uchodźcy są u bram Europy, konkretnie na granicy greckiej. Wojsko greckie się mobilizuje i rzeczywiście grozi nam kolejny kryzys imigracyjny razem z tym koronawirusem, dwa kryzysy. Czy Europa sobie z tym poradzi? No być może jest to preludium do tego, żeby przyszedł ktoś silny i jedną ręką wziął wszystko, cały świat najlepiej za mordę i zapysk i wprowadził rządy silny człowiek na trudne czasy. Dokładnie, o tym mówi Apokalipsa świętego Jana. My oczywiście nie jesteśmy za tym scenariuszem, ale on się kiedyś spełni. On jest realny i rzeczywiście coraz bardziej widzimy, że realizuje się na naszych oczach. Tak, świat na ten scenariusz jest gotowy i technologicznie, o tym niejednokrotnie mówiliśmy, ale też i moralnie. Bo ten scenariusz wydarzy się w czasach, kiedy będzie upadek moralny ludzkości, tak? Kiedy będą przeróżne zboczenia, kiedy będzie właśnie się zło pleniło, kiedy będą dzieci nieposłuszne rodzicom. No wiele jest tam pokazanych cech ówczesnego, czy powiedzmy tego świata, który będzie w czasach ostatecznych. Przecież to wszystko się dzieje na naszych oczach. Świat moralnie jest upadły. Te znamiona czasów ostatecznych się wypełniają. Może to już właśnie jest ten rok. Ale również ten świat konserwatywny, chrześcijański, on w Stanach się odradza, jest coraz silniejszy. Tak. W Polsce mamy telewizję Idź Pod Prąd, która również dzięki wam jest coraz silniejsza. Przede wszystkim dzięki Bogu. Mówiliśmy o wsparciu, za które bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Tak jest. Prosimy was również, żeby podać dalej link do tego programu, żeby niosło się jak najdalej. Dziękuję ci serdecznie za odpowiedzi na pytania i za program o 13. Michał Fałek, szef Ruchu 11 listopada. Dziękuję tobie. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję państwu. Do widzenia. I do zobaczenia.